Witajcie na kanale Sypnia Planuje. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o porodzie w Anglii. Ja przeżyłam już takie dwa w przeciągu ostatnich 3 lat, także myślę, że będę mogła się z Wami podzielić moimi doświadczeniami i moją wiedzą. Zapraszam do oglądania! Na początku chciałam troszeczkę wyjaśnić, gdyż ja będę Wam opowiadać to, co przeżyłam na własnej skórze, będąc w dwóch różnych szpitalach, gdyż pierwsze dzieciątko urodziłam w całkiem nowiutkim szpitalu, a drugie w tym bardzo, bardzo, bardzo starym. Obydwa były bardzo do siebie podobne, co nie znaczy, że szpital, w którym Wy będziecie rodzić, będzie miał zupełnie to samo na wyposażeniu, więc miejcie to na uwadze, zawsze to można sprawdzić i ja na przykład przed porodem zawsze szłam do takiego szpitala, umawiając się wcześniej na wizytę, tak po prostu, żeby porozmawiać z jedną z po prostu położnych, która mnie po prostu oprowadziła po salach i opowiedziała, co i jak wygląda, co mają dostępne. No właśnie, i co jest dostępne w takim szpitalu? W momencie, kiedy jesteście przyjmowane na oddział i z reguły musicie mieć co najmniej 5 cm rozwarcia, chociaż znam dziewczyny, które były bardzo uparte i pomimo tego, że położne chciały odesłać je do domu, to one jednak zostały. Także tym kierują się położne, ale nie jest to reguła. No dobrze, więc powiedzmy, że zostałyście przyjęte na oddział. Co to oznacza? Oznacza to, że dostajecie swój wyjątkowy jeden pokój. W tym pokoju jest naprawdę cała aparatura i sprzęt potrzebny do tego, aby zaopiekować się Wami, jakże też maleństwem po narodzinach. W takim pokoju jest łóżko regulowane na wszystkie możliwe sposoby. Jest oczywiście łazienka z wanną i prysznicem nad nią, toaleta, wszystko w jednym, taka po prostu łazienka z drzwiami tylko z Waszego pokoju. Zazwyczaj jest piłka do skakania, a jeżeli jej nie ma, to położne i tak Wam przyniosą, bo będą chciały, żebyście przed porodem po prostu troszeczkę poskakały na tej piłce, gdyż to prawdopodobnie pomaga przy porodzie, bądź też przy wcześniejszym wywołaniu. W pokoju są jakiegokolwiek rodzaju żaluzje, zasłony czy rolety, które pozwolą Wam po prostu przysłonić okna. Światło też powinno się przyciemniać stopniowo, gdyż po prostu trzeba stworzyć taką przyjemną atmosferę, a nie oślepiające jakieś LED-owe lampy świecące Wam po prostu w oczy. Do tego aromaterapia. Położne mogą przynieść Wam jakieś olejki i wybierzecie sobie zapach, który jest Wam najprzyjemniejszy. Ja w ostatnim porodzie miałam też taką lampę z laserami, które po prostu na suficie robiły przepiękne widoki. Można przynieść swoją muzykę puszczoną z telefonu czy z radyjka. My mieliśmy po prostu telefon i głośnik, który po prostu pięknie przetwarzał nam muzykę ze zwykłego YouTube'a. Jest oczywiście aparatura, tak jak wspominałam wcześniej, ta do mierzenia tętna maleństwa. Są różne sanitarne podkłady, wkładki, nawet pampersy dla maleństwa. I jest też cała aparatura dla dziedziusia, jak się urodzi, w razie jakiejś potrzeby, po prostu ta z lampami do nagrzewania. Także naprawdę, od momentu, kiedy zostajecie przyjęte na oddział i dostajecie swój pokój, nie musicie kompletnie z niego wychodzić. Aha, propos tego niewychodzenia. Jest oferowane jedzenie dla Was. No, przed porodem zazwyczaj nie można za dużo jeść, w razie gdyby była potrzeba cesarki, ale mogą położne Wam przynieść tosty z masłem, z dżemem, kawę, herbatę, nawet kawa bezkofeinowa jest, także nie ma z tym problemów. Są też normalne posiłki, ale rzadko się zdarza tak, że akurat traficie, że możecie zjeść pełen posiłek. Aha, i w pokoju jest jeszcze fotel dla taty albo jakieś po prostu większe krzesło. Nie ma nic takiego jak szafa i nie możecie otwierać żadnych szafek, gdyż one nie są dostępne dla mamy czy dla taty. Jest tam po prostu pełno aparatury i różnych sprzętów potrzebnych w razie jakichś komplikacji. Także po prostu moje torby, które ze sobą spakowałam, leżały po prostu na podłodze pod oknem, tak żeby nikomu nie przeszkadzały, a były też łatwo dostępne.
szampon do mycia włosów czy płyn do kąpieli. Oczywiście musiałam ze sobą zabrać, ale ręczniki, wkładki można było dostać od położnej. Położna również pomoże Wam się wykąpać, jeżeli jest taka potrzeba, bo nie chcecie na przykład prosić męża, żeby za dużo nie widział, jak to tam wszystko wygląda. W szpitalach ogólnie są jeszcze sale z tak zwaną jacuzzi. Czasami są to długie wanny, czasami są to po prostu okrągłe jacuzzi. Różnie to bywa w różnych szpitalach. Ogólnie mówi się, że można rodzić w wodzie albo i nawet przechodzić te najmocniejsze skurcze tuż przed porodem też w wodzie. Jest to limitowane, gdyż jeżeli następują 3 bądź 4 porody w tym samym czasie, to położ zawsze mówi, zdecydujesz się albo teraz, albo później będzie zajęta. Ja przy drugim porodzie nie miałam oferowanej kąpieli w wodzie. Podejrzewam właśnie z tego powodu, że była zajęta, ale po pierwszym doświadczeniu wiem, że nawet nie chciałabym z tego skorzystać. Ja uwielbiam kąpiele w domu, jednak te ze skurczami po prostu nie były dla mnie przyjemne i bardzo szybko chciałam wyjść z takiego brodzika. W momencie, kiedy jesteście już po pierwszym porodzie, ten drugi może przebiec bardzo szybko i dynamicznie, co nie jest zawsze na Waszą korzyść, gdyż po prostu możecie bardzo popękać. Dlatego też położne również obserwują Was i mówią, że jeżeli na przykład to maleństwo wydostaje się bardzo szybko, przesuwa, to proszą Was, żebyście przestały przeć, gdyż po prostu skurczami partymi, bez Waszej pomocy można wypchnąć maleństwo i jest to dużo bardziej delikatne, jeżeli przebiega to zbyt szybko. No to może teraz o znieczuleniach. Znieczulenie w Anglii jest za darmo i jest oferowane w każdym szpitalu. Od paracetamolu po morfinę i epidural. Pomiędzy paracetamolem i morfiną są jeszcze jakieś mocniejsze tabletki. Nie pamiętam ich nazwy, ale tak czy inaczej wszystko jest za darmo. Epidural, jak ogólnie wiadomo, może spowolnić poród, ale można go zażądać już w pierwszym momencie, jak tylko weszło się do pokoju, powiedzieć: ja mam tak bolesne skurcze, że proszę o epidural. I nie ma z tym żadnego problemu. W momencie, kiedy tylko anestezjolog będzie wolny, przyjdzie do Was i podłączy Wam epidural. Dla tych bardziej odważnych i zdeterminowanych jedno przestrzeżenie. Epidural podaje się do 10 cm rozwarcia. Ja na szczęście o tym wiedziałam przez to, że moja znajoma miała przykre doświadczenie. W momencie, kiedy została zegzaminowana, położna powiedziała jej, że ma 10 cm rozwarcia, po czym ona powiedziała: ja już więcej nie mogę, chcę epidural, i zostało jej to odmówione, gdyż po 10 cm rozwarcia zaczyna się już poród i epiduralu nie dostaniecie. Nie wiem, może gdybyście miały jakąś przystępną położną, która nie oznajmi tego, że było tam 10 cm, że było 9,5, nie wiem, cokolwiek, pewnie by się zgodzono na podanie Wam tego epiduralu, ale ogólnie zasada jest taka i jest twardo przestrzegana, także miejcie to na uwadze, jeżeli chcecie bardzo, bardzo wytrzymać ze swoimi bólami aż do końca i spróbować urodzić bez epiduralu. Będzie zegzaminowane, że macie 7 bądź 8 cm, to miejcie na uwadze, że po kolejnym egzaminie nie będzie już odwrotu i zacznie się po prostu poród. Egzaminy tutaj są co 2 godziny. Jeżeli poród przebiega książkowo, to powinny nastąpić 2 cm rozwarcia pomiędzy tymi 2 godzinami. Trzeba też jeszcze wziąć poprawkę na to, że w momencie, kiedy zawołacie i zdecydujecie się na epidural, to wcale nie jest tak, że pstryknięcie palcem, przyjdzie do Was anestezjolog, dostaniecie zastrzyk i już działa. Nie, to wszystko musi być zgłoszone. Anestezjolog musi być wolny, to znaczy, że nie wiem, jest jeden bądź dwóch anestezjologów na szpital, także musicie na niego poczekać. Położna przeczyta Wam całą regułkę przeciwwskazań, które ma epidural i skutków ubocznych, które mogą wystąpić po jego zażyciu, po czym podpisujecie klauzulę, że zgadzacie się na to wszystko. Całe przygotowanie też trwa około 20 minut. Muszą dać Wam zastrzyk znieczulający do kręgosłupa, żeby podłączyć tą wielką igłę, która idzie w Wasz kręgosłup. I to też już jest tak, że jeżeli to wszystko się już podłączy, to też pierwsze dawki idą bardzo powoli i zanim to wszystko zacznie działać, może być naprawdę godzina, półtorej.
Także nie doprowadzajcie się do skraju wytrzymania, gdyż naprawdę trzeba będzie poczekać jeszcze dużo dłużej na to, żeby po prostu ten przeciwbólowy środek zaczął działać. Na ścianach powinny być wszędzie jakieś plakaty, które proponują Wam różne pozycje do porodu. Położne są przetrenowane i one będą Was obserwować i sugerować Wam różne pozycje. Ta najbardziej naturalna jest chyba na kolanach i na łokciach, jeżeli się nie mylę. Są też takie podstawki pod Wasze kolana, tak jak w zakładzie ginekologicznym. I można się zaprzeć również stopami. Są uchwyty do rąk, żeby również się zaprzeć. Jest wiele, wiele różnych opcji. Położna zobaczy, czy taka i taka pozycja jest dla Was efektowna. Jeżeli nic się nie dzieje, to zaproponuje Wam zmianę pozycji. I tak aż do skutku. Jeżeli chodzi o komplikacje podczas porodu, to nie powiem Wam niczego z doświadczenia, gdyż moje porody przebiegły naturalnie i nie musiałam mieć żadnych cesarek, porodów kleszczowych, nic z tych rzeczy, ale wiem, że wszystko jest uzgadniane na gorąco, dlatego trzeba by sobie poczytać dokładnie, co to oznacza. Przede wszystkim terminologię angielską, bo to jest bardzo ważne. Ciężko jest tak, jeżeli ktoś nie studiował anglistyki, żeby znał te wszystkie słówka, co oznacza, a tłumaczenie ich w takim momencie nie będzie naprawdę wygodne. Ja na przykład miałam jedną sytuację przy pierwszym porodzie, kiedy to położna zasugerowała, żeby mnie troszeczkę naciąć, gdyż po prostu maleństwo nie ma jak się wydostać, po czym ja zrobiłam wielkie oczy i powiedziałam, że nie ma mowy. Anestezjolog był już przy mnie w tym momencie i położył mi rękę na ramieniu i powiedział, że pewnie i tak pękniesz, więc łatwiej będzie to po prostu naciąć. I w tym momencie po prostu się na to zgodziłam. Do tego już nie trzeba podpisywać żadnych papierów, ani nic takiego. Jak maleństwo już się urodzi, to trzeba oczywiście urodzić łożysko. I nie wszyscy o tym wiedzą. Łożysko można urodzić naturalnie. Skurcz powinien przyjść 10-15 minut po porodzie. Jest tak samo nieprzyjemny jak te normalne skurcze. Dlatego większość kobiet decyduje się na zastrzyk. Dostajemy taki zastrzyk w nogę i po chwili po prostu łożysko samo wychodzi. Pępowina jest przecinana, oczywiście może tata ją przeciąć, bądź partner, który jest z Wami, ale dopiero po fakcie, kiedy przestanie pulsować. To znaczy, że cała krew z łożyska odpłynie już do maleństwa i wtedy można przeciąć pępowinę. Po narodzinach maleństwo kładzone jest na klatkę piersiową mamy, żeby mieć troszeczkę czasu na skóra do skóry. Jeżeli poród przebiegł naprawdę bardzo gładko i nie wymagacie żadnego szycia ani innych zabiegów, to położne szybko się pakują i wychodzą, zostawiając Was z maleństwem na około godzinkę. Po godzince wracają i pytają się, czy chcecie jeszcze troszeczkę więcej czasu, czy możemy zacząć już po prostu całą procedurę, czyli mierzenie, ważenie i tak dalej. W Anglii nie mierzy się już dzieciątek na długość, gdyż mówią, że jest to po prostu torturą próbowanie wyprostować im nóżki, a poza tym i tak nie jest to dość dokładne, bo po prostu maleństwa się wiercą, ale jest mierzony obwód główki i tak jak mówiłam wcześniej, waga. Przez ten czas bycia samemu z maleństwem można zacząć karmić, czy też ubrać maleństwo, jeżeli chcecie, można je utulić, mówić do niego, co tylko sobie życzycie. Jeżeli nie karmiłyście wcześniej, a chciałybyście, to położna również może do Was przyjść i pokazać Wam, jak przystawić dziecko do piersi. I po tych wszystkich już mierzeniach, karmieniach, będzie trzeba się spakować i przejść na oddział, gdzie wylądujecie na sali już z kilkoma łóżkami. I to w zależności od tego może być 4, może być 8 łóżek oddzielonych po prostu parawanami. I tam już teraz w przypadku koronawirusa tatusiowie nie mają wstępu poza wizytami. Co oznacza, że jeżeli tam idziecie z położną i z maleństwem oczywiście, to tatuś musi wrócić na umówioną godzinę. Godziny wizyt są bodajże od 9 do 17 i możecie zamówić sobie wizytę
ranną bądź tą wieczorną, chyba 3 godziny są okienka. Zapomniałam jeszcze wspomnieć, że poród odbiera położna i to niekoniecznie ta, która prowadziła Was przez całą ciążę, tylko ta po prostu, która jest w tym momencie na zmianie w szpitalu. Wybaczcie za cmokanie i głośne oddechy, ale się karmimy. Położna również po narodzinach maleństwa sprawdza, jak tata bądź mama ubiera maleństwo. W tym momencie w ogóle od narodzin zaczynają się bardzo duże obserwacje tego, jak troszczymy się naszym maleństwem i czy potrafimy to robić, czy jesteśmy dość nieporadni. Wiadomo, że można dużo pytać i prosić o pomoc. Nie ma w tym żadnego problemu, ani to nic złego. Ale jednak jeżeli będziemy wykazywali jakąś niechęć do dziecka czy kompletną bezinteresowność, na pewno będzie to zauważone. Tutaj opieka ogólnie jest dość wyczulona na to, jak zajmujemy się maleństwem. Ja byłam świadkiem tego, jak dziewczyna, która leżała naprzeciwko mnie już w tej sali położniczej, była już drugi dzień na oddziale, gdyż położna nie chciała jej po prostu wypisać, gdyż kompletnie nie radziła sobie nawet sama ze sobą, nie mówiąc o tym, żeby zająć się swoim maleństwem. Dlatego korzystajmy z tej pomocy, jeżeli jest tylko nam dostępna. W momencie, kiedy pójdziemy do domu, już nie będzie tak łatwo. I na sali położniczej zostaje się tak długo, aż zostaną wykonane wszystkie badania. Czyli musi Was zobaczyć położna. Teraz ja oglądałam filmiki na YouTubie, pani przyszła do mnie z karteczką, poprosiła, żebym zaskanowała barkod. Pojawiła mi się aplikacja na telefonie, przez którą po prostu obejrzałam filmiki instruktażowe z tego, jak zajmować się swoim maleństwem. I uważam, że to jest naprawdę świetne, bo w momencie, kiedy siedzimy twarzą twarz z położną, zawsze może być tak, że ona czegoś nie dopowie, zawsze może być tak, że to jest jej opinia, a nie to, co rzeczywiście była uczona w danym momencie. Wiemy, że mamy najświeższe dane i po prostu ona niczego nie zapomni. Zawsze możemy do tego wrócić po raz kolejny. Ilość chyba filmików, ja nie wiem, chyba z 40 minut wszystkiego było, żeby obejrzeć te kilka różnych filmików, jak kąpać maleństwo, co robić z kikutem, wszystko w ogóle, cała pielęgnacja i zajmowanie się maleństwem. Położna oczywiście wspomina o tym, że trzeba podawać witaminę D, jeżeli karmi się piersią, jeżeli z butelki, to nie, bo w formule jest już witamina D. Wspomina o smułce, o tym, jakie będą kolory w ogóle brudnych pieluszek. I położna będzie chciała zobaczyć, albo po prostu usłyszeć od Was, że maleństwo zmoczyło już pierwszą pieluszkę. I to wszystko jest potrzebne, żeby dowiedzieć się, że karmione dziecko piersią, bądź też nawet z butelki ma wystarczającą ilość pokarmu. Jeżeli nie zrobiłoby siku, bądź też nie ubrudziłoby pieluszki, to prawdopodobnie jest jakiś problem po prostu z przyswajaniem pokarmów, czy po prostu z ilością pokarmu, jaki dziecko spożywa. Dlatego nie ukrywajmy nic przed położną. Jeżeli na to siku trzeba poczekać kolejną godzinę bądź dwie, to po prostu poczekajmy. Maleństwa nie kąpie się przez co najmniej pierwsze 4 dni. Jak już widział nas pediatra i zrobił wszystkie badania, położna jest zadowolona z ilości pieluszek, z tego, jak dziecko przystawiamy do piersi, czy jak po prostu karmimy je butelką, jak jest odbijane, czy dziecko jest płaczliwe. Wszystko jest obserwowane. Czy my w ogóle czujemy się na siłach, żeby podnosić maleństwo? Bo wiem, że dziewczyny po cesarkach naprawdę bardzo cierpią. Także to wszystko jest bardzo ważne i bardzo obserwowane. Jeżeli to wszystko już jest tyknięte i mamy z głowy, to wtedy możemy dostać wypisane ze szpitala i trzeba przynieść ze sobą fotelik samochodowy. Bez tego nie ma możliwości, żebyście opuściły szpital, no chyba, że udowodnicie położnej, że mieszkacie za rogiem i będziecie po prostu szły do domu pieszo. Taki fotelik samochodowy w momencie, kiedy już włożycie dziecko i zapniecie, zostanie sprawdzony przez położną i położna dokładnie Wam wytłumaczy, jak ciasno mają być zapięte pasy i czy ubranko, w którym jest maleństwo, jest bezpieczne. Gdyż ja ubrałam swojego Bobasa w kombinezon zimowy, gdyż to był grudzień, ale w związku z tym, że pamiętam, że on był mały, a moje dziecko wcale nie takie najmniejsze, bo ważyło prawie 4 kg,
to i tak troszeczkę było za duże i położna stwierdziła, że lepiej jest ubrać maleństwo w normalne ciuszki, czyli w body, w pajaca i założyć na to jakiś sweterek, zapiąć pasy i przykryć dobrze kocykiem. Oczywiście musi być też czapeczka, niż po prostu być w takim kombinezonie, który po prostu może oszukać i te pasy po prostu będą się ześlizgiwały z ramionek. Sprawdzam, co tam jeszcze miałam Wam powiedzieć. A, od szpitala mamy jeszcze prezenty. W zależności od tego, czy był czas, żeby Was ktoś zobaczył, bądź nie, ja ostatnim razem po prostu już na wyjściu przy sekretariacie Pani zapytała się mnie, czy dostałam już prezenty od szpitala. Powiedziałam, że nie i dostałam torbę po prostu, tam jest 10 kropelek witaminy D, jakaś próbka pieluszki, jakieś kremiki, takie różne próbki z Pampersów, różnych po prostu firm i to się po prostu dostaje. No i może wspomnę jeszcze o łóżeczku, w którym jest maleństwo, bo ja uważam, że one są genialne. To jest zwykły plastikowy pojemnik położony na takich metalowych szynach, które po prostu przepięknie się bujają w momencie, kiedy maleństwo fika nóżkami czy rączkami. Jest przecudne. Wyłożone jest plastikowym materacem, co nie jest fajne, no ale wiadomo, że jest w plastikowym pojemniku, to materac nawet bardzo dychający nic by po prostu nie dał. Na to jest jakieś prześcieradełko i maleństwo możemy wtedy zawinąć, założyć czapeczkę i w tym po prostu jest cały czas fajnie na wysokości, po prostu odpowiedniej, żeby je przebrać, podnieść, czy po prostu wziąć do karmienia. Także to jest naprawdę przepiękne. Pod spodem jest też taka półka, na której można położyć swoje po prostu torby i mieć łatwy dostęp do wszystkiego, co jest potrzebne. Myślę, że to już chyba wszystko, co chciałam Wam powiedzieć. Jeżeli o czymś zapomniałam, to napiszę Wam w opisie, a Wy koniecznie napiszcie mi w komentarzach, co jeszcze w Waszym szpitalu było i jakie Wy miałyście różne doświadczenia z położnymi. A na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Wam za oglądanie. Do zobaczenia. Pa, pa! Zasnęłaś? Och ty. Dzień dobry. Do widzenia. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałabyś wystąpić w tym odcinku i powiedzieć, jak przebiegł poród? Chciałabyś coś powiedzieć? Hejka. Powiedz cześć. Cześć, to o mnie mowa.